Cześć, witajcie. W tym wideo zaprezentuję Ci arkusz Excela, historia typów. Zanim to jednak zrobimy, chciałbym Ci pokazać, które artykuły warto przeczytać wcześniej, bo jest ich kilka. Mianowicie ten arkusz Excela znajdzie się tutaj w artykule arkusze Excel. Mamy też historię typów, która w zasadzie omawia jakimi... jakimi hmm, Czym warto się kierować po prostu przy tworzeniu takiej historii typu, dlaczego ona jest ważna, czy zarabiasz, czy tracisz, jaki masz yield. No to wszystko jest bardzo ważne, żeby kierować się z punktu A do punktu B. No jeżeli nie wiesz, gdzie się znajdujesz, no to trudno, żeby coś móc poprawiać. No i właśnie, yield to jest jeden z tych parametrów, które, który jest najważniejszy myślę dla, dla typera. No i mamy wreszcie zarządzanie kapitałem. Tutaj albo w formie podcastu, albo w formie artykułu no możesz sobie przeczytać. OK. Więc jeżeli coś będzie niezrozumiałe, to myślę, że odpowiedzi są w jednym z tych artykułów, a ja już skupię się na omówieniu tego arkusza Excel. Czyli tak... 2023, to jest obecny rok. Poprzednia wersja była 2010, więc dużo się zmieniło. Wyrzuciłem w zasadzie ten e, dodatkowy arkusz plan, który wprowadza tutaj taką aberrację. E, I on porównywał, powiedzmy, w stosunku do mm, taką liniową liniową aproksymację, takie e, takie, powiedzmy, uśrednianie robił, z którym można się było porównać, ale myślę, że to wprowadzało więcej zamętu niż pożytku. Mnie to irytowało osobiście, więc ostatecznie to wyrzuciłem. I teraz to, co jest najważniejsze. Mam tutaj budżet początkowy, to może być, nie wiem, 100 zł, można sobie wpisać 1000 zł, ile tam kto chce. Następnie mamy próg spadku i awansu. Jeżeli powiedzmy zaczynasz od kapitału 100 zł, możemy sobie przyjąć początkową stawkę 2%, czyli 2 zł. No, przy kapitale 1000 zł to będzie oczywiście 20. To trzeba wszystko sobie ręcznie ustawić. No i wtedy analogicznie zaktualizować progi spadku i awansu. Dlaczego takie progi? Generalnie jestem zwolennikiem tego, żeby 20% poniżej tego budżetu początkowego, ustalić sobie na przykład ten próg spadku i awansu, a plus 50%, żeby, było, żeby była motywacja na kolejny awans. I przy takich progach, przy takich progach um, oczekiwany yield, no powiedzmy, że nie wiem, 10% albo 5%, musi być w miarę realny, żeby to miało ręce i nogi oczywiście przy takich progach spadku i awansu mamy stawkę 20, aż przekroczymy budżetem, czyli tym tutaj któryś z tych progów jeżeli to wzrośnie powyżej 1,5 no to zwiększamy stawkę aktualizujemy tutaj na przykład do 1,5 i później aktualizujemy znowu 2250 a tutaj minus 20%, czyli to tam będzie nie wiem minus 1200 i znowu, te wartości na nic nie wpływają, natomiast myślę, że pomogą Wam tak, żeby zobaczyć, widzieć, śledzić cały czas cel, do którego dążysz. A ten cel będzie, ten stan właściwie portfela, pokaże Ci, jak blisko jesteś celu. I teraz tu mamy też wykres, który się rzuca pewnie w oczy. Tutaj mamy też dane wypełnione kursami 2.20, 2.10, 2.30. To są takie przykładowe dane. Uzupełniłem ten argusz o podatek 12%, o który prosiliście, no bo przed 2017 rokiem w zasadzie wszystkie zakłady były z podatkiem 0% i nie było potrzeba tej kolumny większość osób grała za granicą, teraz więcej osób do mnie pisze, które grają też u legalnych bugmacherów więc dodałem taką kolumnę nie wiem, ktoś gra w Niemczech to może sobie zmienić na 5% ktoś nie wiem, grał w zagranicznych to sobie zmieni na 0 itd itd więc tutaj do wyboru do koloru no i mamy standardowo, czyli nazwa drużyny dyscyplina, typ kurs, podatek i wyniki zmieniamy to co jest na biało to, co na zielono oblicza się automatycznie, tak przynajmniej powinno być. I tutaj tak samo białe pola do wypełnienia. Kolorowe są obliczane automatycznie. Co tu jest jeszcze ciekawego? Kończąc z tym wykresem, on wygląda jak wygląda, no bo tutaj są jakieś dziwne dane, one są sztuczne, nie są, nie są żadnych historii typów. I tutaj akurat dałem także... Jest raz wygrana, raz przegrana, więc no, w zasadzie nic ciekawego, ale żeby nie było też e, pusto w tym arkuszu e, i żeby zobaczyć, że ten, ten, e, ten wykres tutaj jest. Więc jak sobie ściągniecie, no to sobie usuniemy te typy i zaczynamy znowu od zera, prawda? Ok, e, jedźmy dalej. Zysk. Zysk to jest no, różnica między wiadomo, stanem obecnym a budżetem początkowym, no i z tego wylicza, jaki mamy yield czyli ile więcej procentowo zarabiamy, średni kurs brutto, tutaj wychodzi, są kursy 2.10, 2.0, 2.20, 2.30, zmieńmy to sobie na przykład na 1, albo nie, na 2.10, o, i teraz się okazuje, że w przedziale od 1.51 do 2.10 mamy 42 trafione typy, z 84 podanych, no a w przedziale od 2.11 do 3.0 mamy też podobną skuteczność oczywiście, mamy 84 typy na 168 podanych i 84 jest trafione, no i tutaj możecie się tym bawić, prawda, czyli w zależności kto jakie przedziały cenowe chce, przedziały kursowe, to wtedy można sobie tutaj zobaczyć, jakie najczęściej powiedzmy się obstawia, więc to jest, czasem się przydaje to narzędzie, ja sobie zostawię oryginalnie coś takiego. Dalej. Mm. No i to jest ta skuteczność. Skuteczność w zasadzie nie jest taka istotna, ważniejszy jest, dużo ważniejszy jest yield. Tutaj dodałem taki test chi kwadrat, to może brzmieć bardzo dziwnie, natomiast o czym to mówi? Jeżeli mamy właśnie dużo danych, powiedzmy nie wiem tam ile tu jest, 200 typów oddanych, 250, no to jest już duża baza, Duża baza historii typów, na podstawie której można z jakąś tam pewnością określić, czy, czy w przyszłości ten wykres będzie wyglądał podobnie, czy też nie. I do tego ma służyć właśnie ten test Hikwadat. Jeżeli będzie tych danych za mało, powiedzmy, spadnie to poniżej, będzie to poniżej. A usunie trochę danych, może cyk. Zobaczcie. Tutaj pojawia się błąd argumentu. Ojej, nie powinien się pojawiać. Coś chyba za mało usunąłem po prostu. Być może tutaj. No nie, musiałem wszystko usunąć. Dobra, spróbujemy. Usuniemy wszystko. Cyk. Ctrl Home. I jest, tak, działa. Więc mamy jak widać 44%, czyli. Poniżej 95, grubo poniżej, więc te dane, które zostały zgromadzone w tych, tam nie wiem, 100 typach, no właściwie 100 typach, są jeszcze niewystarczające do tego, żeby prognozować, jak to będzie dalej szło. Chodzi o ten wykres, więc potrzeba większej ilości typów, i to Wam ma podpowiedzieć, jak dużej ilości typów potrzebujecie, bo często dostaję takie pytanie, czy to ma być 100, czy to ma być 200 typów, czy to ma być 500. To bardzo zależy od kursów, w jakie gracie. No bo jeżeli to będą niższe kursy, to być może mniejsza liczba tych typów wystarczy. Jeżeli to są im wyższe kursy, tym. No właśnie, jak to jest? Już nie pamiętam tej zależności. W każdym razie, im wyższe kursy, tym wyższa wariancja, więc podejrzewam, że więcej typów potrzeba. A im mniejsze kursy, tym mniejsza wariancja, więc prawdopodobnie potrzeba mniejszej ilości typów. Dobra, cofniemy to, Ctrl Z. Więc to ma być taki, powiedzmy, taka nowość w farkuszu, która ma Wam podpowiedzieć, na ile możecie być pewni. No i teraz, właśnie, co z tego wynika? Progi dla pewności powyżej 95%, i to oznacza, że z taką. Pewnością ponad 99%, możecie się spodziewać przyszłych wyników na podstawie tej historii typów, że przyszłe wyniki przy startowym kapitale 1000 i tych parametrach będą w takim przedziale, czyli od 487 do 1794. Taki będzie końcowy wynik po kolejnych 250 typach. Więc jak widać, oczywiście można stracić ponad połowę kapitału, ale można też zyskać około 80%. Więc myślę, że stosunek zysku do ryzyka jest całkiem atrakcyjny i jest to ciekawa, ciekawa historia typów. Oczywiście nie jest jakaś strzałowa, bo to jest niecałe 4% zysku, ale myślę, że to jest. Ciekawy parametr, ciekawa funkcja dla tych, którzy na przykład wyciągają y, większy yield typu 5-10% i zastanawiałem się, jak to optymalizować, y, żeby, żeby to było nadal stabilne dla kapitału początkowego y, i jak dużo y, mogą sobie zaryzykować. Bo jeżeli ktoś na przykład dopuszcza. Y, dopuszcza y, Y, mniejsze, większe ryzyko, że, że nie wiem, kapitał mu tąpnie o 50%, ale w, w zamian za to chciałby mieć większe zyski, no to tutaj myślę, że operując tymi, y, jakąś konkretną historią typów, czy nawet jakiegoś płatnego typera, y, można sobie jakoś to na liczbach przedstawić i to może też pomóc w porównaniu dwóch różnych tajperów, dwóch różnych płatnych tajperów. Więc myślę, że bardzo fajne narzędzie, skomplikowane, ale jak trochę potestujecie, to myślę, że myślę, że może być bardzo pomocne. Okej, okay. no i to jest tak, takie, takie najważniejsze informacje, jak chodzi o tą część. Tu mamy jeszcze dowolne stawki, i tutaj de facto jest no, bardzo podobnie, czyli, czyli mamy mamy taką różnicę, to jest ta aberracja, zaraz ją usunę, że mamy po prostu stawki już dowolne i a tutaj były wyliczane, tak, tu były stałe stawki, płaska stawka 20, wynikająca z tego, a tutaj możecie sobie uzupełnić dowolne stawki, można sobie robić, no tutaj jest akurat dalemberta zastosowany Aha, i jeszcze a propos D'Alemberta, to można go też zastosować tutaj, czy na przykład krok zwiększania stawki. Jak mamy 20 i chcemy zwiększać stawkę, co, on drugie 20, czyli po przegranej na przykład zwiększamy stawkę, no to następna będzie o 40. Jak sobie tu zmienimy na 10, no to następna będzie o 10 większa. Tu oczywiście może wyglądać na to, że opłaca się ten system, natomiast to są sztuczne dane i ten dużo większy zysk wynika z tego, że po każdej przegranej następowała wygrana, więc w rzeczywistości tak oczywiście nie będzie i wystarczy kilka porażek, zresztą zróbmy to, Kilka porażek z rzędu i zobaczymy, jak się zmieni wykres. Pyk. I patrzcie, jak to tąpnęło Więc, no, uwaga z D'Alembertem: ja, ja go osobiście nie preferuję, nie polecam. Bo on nie jest odporny po prostu na serię porażek. Więc. Jak ktoś chce, może się tym pobawić, natomiast y, może się nie wiem do progresji, komuś przyda, nie chce tego usuwać, może się, może się komuś przyda i y, no, trzeba mieć świadomość, y, jak go używać. No i myślę, że to wszystko. Gdybyście mieli jakieś pytania, zgłaszajcie albo y, jakieś, nie wiem, pomysły, czy y, co można dodać. Y, dla Waszej wygody, tutaj jeszcze zostawiłem tym razem odkryte wszystkie formuły, więc gdyby ktoś, nie wiem, chciał coś sobie pozmieniać pod własne jakieś preferencje, to można to robić. Plik jest darmowy, oryginalnie to zdaje się Jot, tak, jot. udostępnił ja, go. ja ten plik Excela mocno przerobiłem pod siebie, no i jest w tej formie, którą widać, dosyć zaawansowanej. No, i w zasadzie tyle. Mam nadzieję, że dobrze Wam się będzie z tego korzystać. Jeżeli będziecie potrzebowali coś zgłosić, no to tutaj jest część kontakt i można do mnie śmiało pisać. Miłego użytkowania. Pozdrawiam, Krzysztof.